Witamy panią, witamy. I jaka Grochowska? Emilia Krakowska. Krakowska. I kto to jest? Mi wyjaśni. Emilia Krakowska. Kto to jest? W tej chwili to jest najlepsza aktorka, najdłużej żyjąca. Ale poczekaj, taka siwa jest baba. Poczekaj, która jest jeszcze dłużej żyjąca. Jak się nazywa? Czy umarła, czy żyje? Jak nazwisko? Poczekaj. O Jezus, ale taka siwa. Szaflarska. Aha, jest. Fantacja. Ona proszę powiedzieć, która lepsza. To są równorzędne. Tak? Emilia Krakowska, Szaflarska, to egzekwo. Egzekwo. Czyli, że tak, Krakowska czy Szaflarska lepsza? Egzekwo. A jeden. No. Egzekwo. No bo ja ciebie bym się zapytał. Ty, wiesz, co bym pytał. No, co to? Gdzie idziesz? Marek, tylko ze mną trzymaj. Nawet ci mogę płytkę, ale już mi się nie chce słuchać. Nie, dobrze, nie ma. No, dobra, dobra, no. Ile zarobiłeś? Bez pady. No, to mogliby, wiesz, 150. Ale jako znam po drugi raz, to jest biedny. No, ale wiesz, to jeszcze i to. Mając sporo dzieci, to wiesz. Ale jeszcze i to, Marek, słuchaj, że chciał. To słuchaj, to i dobry człowiek, bo wiesz, bo ludzie to nie chcą nawet 500 zł dać. Tak nie. Oni nie wiedzą, co to jest elektronika. Nic nie wiedzą. No, a ty szykuj paczki dla mnie. Marek, nie, oni ci to umorzą, ale co ci powiedzieli? Na razie nie. To już idziesz do domu? Nie idź jeszcze. Po co mam to siedzieć? No. Nie idź jeszcze do domu. Po co mam to siedzieć? To jest tak pięknie, zobacz. Nawet tutaj masz te takie, są dyplomy. Zinterpretuj mi, co to są za dyplomy? Musisz podejść bliżej i przeczytać. Ale ja nie będę tego czytać. Ja mówię... Jak opieka zobaczy, że ja te wina wypijam, to będzie to. O, ja dopiero jedno wypiłem. Chyba. Chociaż wina można zmienić. Czekaj, noszą, ale tam stoją, zobacz. Tam stoją szampany, za tym panem. No to za chwilę. Ale czego się boi? Niech pani zbierze, tak dobrze, dobrze, dobrze. A ten z taką plakietką białej coś, to się strasznie boi, że ja go filmuję. Niech pani go zbierze, dobrze. No dzięki. Wszystkiego najlepszego. Nie wylej. To jest Bruno, to jest Bruno. Boże. Piękne dziecko, piękne. Pan Bruno, proszę pokłonić się. No. Nie chcesz kochać?
piękne kolory, mnie to urzeka. Boż. Ale to taki malutki chłopczyk, że mniejszy jak mały. Najmniejszy. No. Bawi... No, ale że uciekł. Uciekłeś, dobrze. Mówi pani, co, a co mają gadać? I on się broni. Ale było widać, że wyszedł i uciekł. Dobrze, dobrze, bo to wie pani, co. Ja to nie lubię kołchozu. Jak tak stoją, gadają, kopcą papierosy przed supermarketami. I niech pani przejdzie, to zaraz panią obgadają. No to o co chodzi? Czy pani jeździ na YouTube? Nie, szkoda. No. Okej, dobra. Bye, bye. Do Matki Boskiej zajść. Pani zobaczy, że tak się człowiek kupił, no. No my jesteśmy całkiem normalni, także Bruno Krajski jest. Witamy państwa serdecznie. Buziaczki przesyłamy i proszę oglądać nas w internecie. Wisiolandia, Elhof Art 2000. Nagrywa, nawet światła nie było. Nie, nie, ale jak jest... No. Na chyba tylko moje wnusi. Ile ma teraz? Moja wnusia ma rok i 8 miesięcy. Tak? Nie, on ma 2,5 roku. 2,5 już ma? Malutkie, Boż. Malutkie. Kaja się nazywa. Jak dziewczynka. Proszę? Mała jak się. To jest chłopiec. To jest chłopiec. Ale mówili Bruno. Jak ma na imię? Bruno, najmłodszy syn mojego syna. Gratulacje. Ale śliczniutki. Czwórkę dzieci. Dobrze usłyszałem? Tak. To jest pani super szczęśliwa. Ale mam dwóch synów, dwóch artystów. Ale zobacz, jaka tu para, zobacz. Śpiewa ze swój raz na pan, dnia. Jaka tu para. Córka dosyć. Teraz w Opolu śpiewa. Zdobył wszystkie nagrody. Uważnie? To mój syn. Starszy, a to młodszy. Aha. Ale który ma te dzieci? I ten ma czwórkę, i ten ma czwórkę. O nie! Coś fantastycznego. Ja mam córkę i dwóch synów, na razie córka ma dwójkę dzieci, Kermita i Kaję. Ale mam nadzieję, że też osiągnę takie, jak pani, wyniki, jako dziadek. I w przyszłym roku trzy moje wnuczki zdają maturę. Poważnie? Jednocześnie. Nigdy bym pani nie podejrzewał. Ale to pani jest winna. Aby zdały tę maturę, wiesz. Jeszcze zrobię. Dziecko już trochę zmęczone. No, ale jakie mi... Nie tam dziecko, to wiesz, ono się... Ona, dziecko się cieszy, ale jest zmęczone, tak. O tak. Jak od jabły wyszłyśmy, jak? Dobrze. Zostawię kontakt, ewentualnie by pani maila podała, to przyszłę to zdjęcie. To tam się... Ja ci zaraz napiszę. Masz długopis? Proszę, no tam stoi, ja chcę to jest wystawa? Tak. Masz długopis, ci napiszę maila.